15. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy Pogoń Szczecin mierzy się z Radomiakiem Radą, a jak przed każdym meczem w tej serii spotkań, tak i w Szczecinie, hymn Polski. Ekstraklasa włącza się w obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada w poniedziałek, ale my świętujemy całą kolejkę, a sam mecz zaczynamy od bardzo dobrej sytuacji, jaką miał Łatara. Tę szansę zawodnik Radomiaka zmarnował. Grosicki nie najlepiej zachował się w tej sytuacji, nie skorzystał z jego błędu zawodnik drużyny gości. 10. minuta gry i w ataku gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne Radomiaka. Nie najlepiej Kikolski, Kuluris, słupek! Ależ miał szansę na 8. gola w tym sezonie. Grek znowu przejął piłkę, napastnik pogoni, Przyborek. I piłka ląduje w rękach Macieja Kikolskiego. Duże zamieszanie pod bramką Radomiaka ostatecznie skończyło się tylko na strachu w ekipie gości. Chwilę później Pogoń znów przejmuje piłkę na połowie Radomiaka. Zagranie do Kulurisa. Kuluris strzela i tym razem blokuje jego uderzenie Mamadow. Pogoń w tym sezonie jest nieomylna na własnym obiekcie. W sumie ma aż 9 zwycięstw rzędu na własnym stadionie. Ale w 17 minucie gry to Radomiak przed szansą. Rosza strzela, odbija piłkę. Kożokaru jeszcze dobitka Jana Grzesika i tylko słupek. Choć gdyby piłka wpadła do siatki, to musielibyśmy rysować linię i spojrzeć, czy na początku tej akcji Rosza nie był na spalonym. Radomiak tylko raz w tym sezonie przywiózł punkty z wyjazdu. Było to w pierwszej serii spotkań z GKS-em Katowice. Teraz jednak Peglow w pole karne. Grzesik przedłuża piłkę do Enrique i jest 1-0 dla gości. Niespodzianka na stadionie w Szczecinie. Radomiak obejmuje prowadzenie. Dla Paulo Henrique to pierwsze trafienie w tym sezonie. Cała sytuacja była jeszcze sprawdzona na wozie VAR, ale sędziowie złamania przepisów się nie dopatrzyli. Także Radomiak prowadził 1-0 w końcówce pierwszej części gry. Strzał Kurzawy i dobrze w bramce Radomiaka Kikolski. Do przerwy to goście prowadzili więc 1-0, a w drugiej połowie strzał na bramkę Kożokaru. Obrona bramkarza pogoni, potem słupek i ostatecznie Rumun ma piłkę w rękach. Ależ blisko podwyższenia wyniku był Roberto Alves. Teraz Radomiak rusza z kontrą. Jan Grzesik, ale chyba przegra ten pojedynek biegowy z graczami pogoni. Tak jest, ale zagrał jeszcze do Roszy. Rosza w polu karnym i ta szansa zmarnowana. Lider klasyfikacji strzelców przeniósł piłkę nad poprzeczką. Kurzawa do Grosickiego. Grosicki, ależ parada Macieja Kikolskiego. Nie wierzy kapitan pogoni, że ta piłka nie wpadła do bramki. Po chwili znów Kamil Grosicki i znów lepszy golkiper Radomiaka. Ale przewaga pogoni rosła z minuty na minutę. Jesteśmy już w końcówce tego spotkania. Kutris do Kulurisa. Uderzył Grek dobrze głową, ale spokojnie interweniuje Maciej Kikolski. Doliczony czas gry. Pogoń walczy choćby o remis. Kamil Grosicki, coś niesamowitego! Jak ta piłka nie wpadła do siatki! Najpierw Kikolski jakimś cudem odbija uderzenie kapitana gospodarzy, a potem broni jeszcze dobitkę Kutrisa. Absolutny bohater tego meczu nazywa się Maciej Kikolski. Bramkarz Radomiaka daje pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. Od 20 lipca strzelcem jedynego gola w tym meczu Paulo Henrique. Radomiak pokonuje Pogoń 1-0 i przerywa fantastyczną serię gospodarzy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.